Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z moich przygód z niewiadówką, z remontem jej. Dzisiaj jest bardzo ciepło, jest około 32 stopni na dworze, ale z racji, że mam wolne, trzeba korzystać. Więc remontujemy ją dalej, Dzisiaj ostatnie szlify, jeżeli chodzi o przygotowanie pod malowanie, bo prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, ale prawdopodobnie mam miejsce w końcu, gdzie mogę ją pomalować, więc trzeba działać teraz szybko i ją przygotować pod to malowanie. Daszek chcę jeszcze trochę poprawić, na przykład w takich miejscach jak tutaj, o widzicie, chcę dać jeszcze szpachle. No i tak jak wam mówiłem na poprzednim, albo jeszcze na poprzednim odcinku, chyba na dwa odcinki wstecz, to jednak zdecyduję się na tą kobrę, bo myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie w moim wypadku. No i co? Aha! Jak widzieliście poprzedni odcinek, zakładałem oś i niestety, zobaczcie, to co wam mówiłem na koniec odcinka. Otwór ten centrujący felgi jest inny niż tej osi. Tu mamy 55, ta oś ma milimetrów, a to ma na około 57 na oko. I do tego, co jeszcze gorsze, tu mamy rozstaw śrub na osi 4x100, a felgi mają 4x98. Dlatego chyba poszukam felg 4x100 z otworem 55 mm. Jeżeli ktoś ma taką felgę, to chętnie kupię. A może do publikacji tego odcinka już kupiłem, to na pewno wam dodam w opisie. No dobra, będę poprawiał więc tak, daszek dzisiaj. Będę robił też dzisiaj troszkę drzwi. Wzmacniał żywicą tutaj, bo tutaj jest pęknięcie i to się rusza, zobaczcie. Więc tutaj sobie też dam troszeczkę żywicy. Czy będzie gdzieś jeszcze szpachla tutaj? A, tak, szpachla będzie z kolei z tej strony, bo widzicie, co tutaj jest. No i szpachla będzie też tutaj. Troszeczkę to chyba oderwę i dam tą szpachlę. Tutaj i tutaj, bo widzicie, jak to brzydko popękało. Więc troszkę to rozszlifuję i wtedy dam szpachlę, tą z włóknem. No i co jeszcze? I jeszcze tutaj będę musiał dać szpachlę, w tym miejscu, pod listwą. Dzięki temu, że będę używał kobry, to prawdopodobnie nie potrzebuję aż tak super dokładnie tego robić. A to jest niewątpliwie plus, bo to przyspieszy nam pracę. No i jeszcze jedna aktualizacja. Postanowiłem, że te okna, to tylne, które już ściągnąłem, jest tutaj. I to drugie boczne, czyli te trzy okna, sprzedam. One nie są popękane, ale mają bardzo dużo rys. Ja też tego nie poprawiłem, robiąc tym papierem ściernym, więc tylko zepsułem to jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś potrzebuje takich okien, na przykład do stróżówki, no to sprzedam za jakąś niedużą kwotę, dawajcie znać propozycje jakieś. Możecie wysyłać na maila albo w komentarzach. A ja już mam zamówione grafitowe, komplet bocznych plus tył, tak żeby to razem z tym przednim oknem ładnie się zgrywało i myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie przy takim remoncie, tego typu remoncie. No dobra, ja idę szlifować, szpachlować, tak jak powiedziałem. A wy życzcie mi powodzenia, żebym wytrzymał taką pogodę. Mamy 32 stopnie według termometru. No i pierwsza aktualizacja. Zobaczcie, udało mi się troszkę tu poszpachlować już dach. Teraz muszę czekać, żeby on przesechł. Tak to wygląda. Ops, tutaj powinienem coś podstawić. Ajajaj. No ale dobra. O, ale będzie git. I troszkę tutaj, już zaczęła mi twardnieć ta szpachla, więc będę musiał prawdopodobnie jeszcze raz tutaj dołożyć. No i najważniejsze, pod oknem tutaj też już wyszpachlowałem w tym miejscu. Więc teraz czekam, aż przesnie szpachla, a w międzyczasie sobie doszlifuję, bo chyba na dachu jeszcze mam coś, czego kiedyś nie doszlifowałem. Pokażę wam. O, tutaj widzicie? Więc to będę musiał sobie teraz doszlifować, tak samo tutaj. A w tym momencie akurat szpachla mi, mam nadzieję, przesknie, bo dzisiaj jest tak cieplutko, jak powtarzam wam, że... Oj, drzwi by mnie prawie zabiły, nie trzymają w taki wiatr to zapięcie. Nie polecam. W oczekiwaniu na to, żeby szpachla przeschła, postanowiłem zmierzyć, ponieważ powiedzieliście mi, że te pozycyjne, postojowe z przodu nie mogą być więcej niż 1,5 metra na wysokość. Dlatego ja to teraz zmierzę, czy one mają więcej niż 1,5 metra, czy też mniej. Trzeba też pamiętać, że teraz jest przyczepka na łapach i może się to troszeczkę obniżyć. Tak mówię na swoją korzyść, gdyby się okazało, że jest jednak za daleko. No to co, mierzymy. No dobra, bo byście nie uwierzyli, zobaczcie.
nie ma 1,50 m. Jest poniżej, 1,44 m, 1,43 m nawet. A nawet nie mierzę tak idealnie dokładnie. Więc możliwe, że jeszcze mniej. Więc się mieszczę. Tak mi się wydawało, że będzie ok, skoro widziałem kilka przyczepek, które tak miały zamontowane te światełka. No i dobrze zrobiłem. Na szczęście nie muszę przewiercać tego niżej. Dobra robota, Andrzej. Udało się troszkę porobić. Pokażę Wam, co udało się już wykonać. Zobaczcie. Troszeczkę będę musiał jeszcze szpakli tu nałożyć, bo tu jest dalej ubytek. Tutaj zalałem troszeczkę żywicą, tak jak Wam mówiłem. I zaraz dam szpachle. Tutaj też. I tą część tutaj odtworzyłem. Przyciąłem już nożem, bo już fajnie przyschła. I już to wygląda lepiej, będzie sztywne i będzie można na to śmiało nakładać uszczelkę, bo wcześniej, nie wiem czy to będzie widać od spodu. O, zobaczcie jak to wyglądało. Tutaj też zaraz dam troszkę szpakli. I to już jest wzmocnione i nie będzie to się dalej rozwalało. Tutaj też to przyrównałem troszeczkę, bo tutaj była ta sama sytuacja. I już jest dużo, dużo lepiej. No i tutaj jeszcze troszkę szpakli trzeba dołożyć. Tu już wyszlifowałem, tu już jest w miarę ok. Po tych stronach. Tu tylko będę musiał dalej dołożyć szpakli znowu. Jeszcze troszeczkę. Bo jeszcze jest tutaj ubytek, jak widzicie. Ale nie jest już źle. Dach też już poszlifowałem, ale nie będę Wam pokazywał. No i tutaj wyrównałem. Już jest dużo lepiej. I będzie można malować. Ta dziurka i tak będzie powiększana, więc na to nie patrzcie, bo tutaj będzie wkręt. No. Więc ja nakładam szpachle i chyba na dzisiaj kończę, bo tak jak Wam powiedziałem, mamy dzisiaj 32 stopnie na dworze i ja się gotuję po prostu. Jestem już tutaj, no powiedzmy 3 godziny mniej więcej i jest to zdecydowanie wystarczająca ilość czasu na dworze przy takiej temperaturze. Idę zaraz, jak skończę nakładać szpachle, powkładam to z powrotem, założę okno, założę dach. Idę się umyć i idę coś zjeść. I dzisiaj już więcej robić nie będę, ale to nie jest oczywiście koniec odcinka, bo jeszcze będziemy dalej coś robić w tym odcineczku, żeby nie było tylko to, co teraz widzicie. Dzisiaj nic nie robię przy niewiadówce, ale chciałem Wam pokazać, bo upolowałem fajną okazję dzięki grupie na Facebooku, właśnie fan klubu niewiadówki. W Netto była promocja, przecena i z 200 zł taki zestaw biwakowy, kempingowy, był przeceniony na 130, 70 zł taniej, więc myślę, że to jest spoko oferta. Bo mamy tutaj, jak widzicie, jest to zestaw, który się składa ze stolika i 4 krzesełek. A to wszystko mieści się w tym jednym pudełku. To jest moja dłoń dla porównania. Więc nie jest to zestaw, który zajmuje dużo miejsca i nie jest też ciężki, bo jestem w stanie jedną ręką bez problemu go unieść. Więc myślę, że będzie spoko. Zaraz sobie go odpakujemy i zobaczymy, jak będzie wyglądał. A po co tak wcześniej kupuję taki zestaw? A po to, że prawdopodobnie będę wypożyczał inną niewiadówkę, żeby zobaczyć, jak to jest właśnie z taką niewiadóweczką i może przyjdą mi jakieś pomysły do głowy, co zrobić sobie w środku, czy to, co ja sobie rozplanowałem, to czy to ma rację bytu, czy może zrobić jakieś inne udogodnienia, może coś poprzerabiać. Dlatego myślę, że taki pomysł nie będzie zły, więc wynajmę sobie niewiadóweczkę. A teraz otworzę to dla Was i pokażę Wam, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, cieszę się jak dziecko, lubię kupować takie rzeczy. Dobra. I zobaczymy, co tu jest. Oj, tu się przykleiło do taśmy. Jak widzicie, jest to jeszcze w folii, czyli nie było to zwracane albo używane. A to jest plus. I z tego, co widzę, to jest w formie takiej walizeczki, bo tutaj mamy taki uchwyt. A tak prezentuje się to po wyjęciu z opakowania. Zobaczcie. To będzie na pewno robiło nam jako stolik. Zobaczcie, to jest bardzo fajne, bo to wszystko mieści się w środku i te krzesełka i ten stolik. Jak to się teraz odbezpiecza? Instrukcja jest dla słabych. Ok. Tu chyba się to daje w dół i wtedy można to otworzyć, tak? Czy na odwrót, czy do góry. I teraz? Teraz, dobra. Otwieramy. No i co teraz? Dobra, ja postaram się ustawić tu kamerkę, tak żebyście coś widzieli, a ja to będę otwierał.
I tak to się prezentuje po rozłożeniu. Zobaczcie, jakie to jest duże. To było tej wielkości, a nawet połówki tego. A to wszystko jest tak sprytnie skonstruowane, że zobaczcie, co się wszystko zmieściło w środeczku. No i mamy teraz sporo miejsca. Ja sobie usiądę. Lekko się to gibie, ale muszę przyznać, że nie jest to jakoś słabe. Myślę, że spokojnie można sobie tu siedzieć i jest wygodnie. I to jest fajne, bo myślę, że to nie przyda się tylko i wyłącznie na kemping, na przykład jak będę jeździł przyczepką, ale gdybym jeszcze wybierał się gdzieś na grilla, gdzieś w pobliżu nawet, to taka walizeczka nie jest ciężka, taki zestawik, a mamy wtedy miejsce. No, świetne rozwiązanie. Dzięki jeszcze raz grupo Niewiadówkowa na Facebooku. Świetny strzał. Mam nadzieję, że to dobrze rozłożyłem. Tu się to pewnie jeszcze jakoś reguluje. Poczytam instrukcję później, no a teraz chciałem Wam to tylko na szybko tak pokazać. No i jeszcze jedna fajna opcja, że możecie sobie tutaj dokupić parasol i jeszcze rozłożyć parasol. Mi to się raczej nie będzie przydawało, z tego względu, że ja planuję tutaj mieć w tej Niewiadówce oczywiście przedsionek i to będzie pod przedsionkiem, w środku przedsionka. Więc dla mnie raczej parasol nie, ale fajnie, że jest taka opcja. Gdyby ktoś był zainteresowany, pokażę to jeszcze raz. Camping Line, meble kempingowe. Widzicie, stara cena to była 199 zł, a ja zapłaciłem 129 zł z takiej firmy Line Camping. Wymiary, jeżeli kogoś interesują, rozłożony stolik zajmuje 85 na 65 na 66, a złożony 85 na 10 na 38. Materiał plastik, aluminium. No, fajne, naprawdę fajne. No i powracamy do pracy z Niewiadówką. Dzisiaj sobie ściągnę tą listwę, ponieważ nie wiadomo, co pod nią jest, a przed malowaniem warto byłoby to zobaczyć, żeby najwyżej uzupełnić jakieś ubytki. No i przeszlifuję sobie tą szpachlę, co ostatnio nakładałem, zarówno tutaj na drzwiach, jak i w tym miejscu, więc może od tego zacznę, a później rozwiercimy sobie ten stopień, tutaj te listwy i zobaczymy, co się kryje pod spodem. No i udało się, moi drodzy, wyszlifowałem już szpachlę w tym miejscu. Już jest dużo lepiej, jak przejrzałem, że jest różniutko. I zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Wyszlifowałem tutaj te wszystkie ranty, z tego względu, że tutaj był silikon, bo ktoś uszczelkę dał na silikon, taki bezbarwny, i to przykleiło się i nie chciało zejść. No i teraz to wyszlifowałem, żeby zobaczyć, jak ten rant wygląda i zerwać silikon. No i nie jest najgorzej. Jest chyba jedno takie miejsce, gdzie jest taki ubytek, o tak jak na przykład tutaj troszkę zjedzone. I tutaj ta strona ogólnie jest najgorsza, ale myślę, że i z tym sobie poradzimy, nie będzie problemu. A tak to wygląda z tej strony. Jeszcze oczywiście to nie jest finalnie doszlifowane, tylko tak na szybko, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale jest ok. Już ubytki są wypełnione, więc teraz nie będzie problemu, będę mógł to malować. Pod spodem również jest to wypełnione, więc też jest super. No i z tą listwą, co widzieliście pewnie na timelapsie, co się mocno męczyłem, a raczej z dwoma, zobaczcie, jak zniszczyłem tą listwę, ale się tym nie przejmuję, bo myślę, że taką listwę bez problemu dostanę w sklepie budowlanym,
więc sobie kupię nową, będzie przynajmniej ładniej to wyglądało, ale jestem mega zaskoczony, no bo zobaczcie, jak wygląda tutaj ten laminat. On jest naprawdę w bardzo dobrym stanie tutaj, nie jest nigdzie spękany, może minimalnie tutaj, ale naprawdę, ja myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej, a jest naprawdę super. Oczywiście podłoga jest tutaj spuchnięta, jest rozwalająca się, ona idzie do wymiany, to nie podlega dyskusji. Tak samo te listwy, co idą pod podłogą tą, pod tą sklejką, czy cokolwiek to jest, też pójdą do wymiany. No i co? I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Jeszcze Wam pokażę, co będzie w następnym odcinku. A mianowicie w następnym odcinku zajmiemy się bakistą. W końcu przyszła bakista, udało się wyrwać za 130 zł, więc super cena i to już z wysyłką. Co prawda jest to ta najmniejsza bakista, ale jest w dobrym stanie, nie jest praktycznie nigdzie popękana, więc bazę mam fajną. No i będę ją poszerzał, podwyższał. Jedyne miejsce, gdzie jest tutaj troszeczkę spękana, to jest tutaj, ale się tym nie przejmuję, bo i tak jak mówię, będę ją tutaj całą malował, będę ją szpachlował, a przede wszystkim będę ją powiększał, więc to zobaczycie w następnym odcinku. A na ten moment myślę, że to już wszystko. Pamiętajcie oczywiście o zabawie, która trwa przez jeden rok u mnie, gdzie możecie wygrać motogadżety. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka, gdzie Wam pokazywałem te motogadżety i jak je zgarnąć, to w linku poniżej w opisie pod filmem macie zatytułowany link motogadżety do zgarnięcia, czy jakoś tak, na pewno odnajdziecie i tam dowiecie się, jak zdobyć motogadżety, bo tym samym też biorąc udział w zabawie pomagacie mi też z remontem tej niewiadóweczki. Więc serdecznie zapraszam do zabawy, no i życzę powodzenia, abyś to właśnie Ty wygrał te motogadżety. I na tym zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!